to nie jest pierwszy wygrany przez ciebie konkurs i to międzynarodowy, więc czy wygrana w kolejnym takim konkursie jeszcze cieszy, jest zaskoczeniem? To prawda, że nie jest to pierwszy wygrany przeze mnie konkurs. Natomiast co ciekawe, jest to jeden z pierwszych wygranych przeze mnie konkursów w kontekście czasu, no bo wszystkie w sumie pierwsze nagrody, które dostałem na konkursach międzynarodowych, odbywały się w tym roku. Więc jest to bardzo obfity dla mnie rok w nagrody, ale każda nagroda cieszy tak samo i w inny sposób. W tym sensie, że każda nagroda jest wielką satysfakcją, bo jest to pewne potwierdzenie, że to, co robię i jak pracuję, ma sens i spotyka się z pozytywnym odbiorem. Jest to też w pewnym sensie kredyt zaufania na przyszłość, na kolejne koncerty, na kolejne wydarzenia artystyczne i w tym kontekście jest to dla mnie wielka przyjemność i ogromna satysfakcja, że takie nagrody otrzymywać i odbierać. Z bardzo dużej puli koncertów, które można było wykonać w trzecim etapie, wybrałeś właśnie rapsodię na temat Paganiniego Rachmaninowa. Dlaczego właśnie ten utwór? Szczerze mówiąc, to była dość spontaniczna decyzja. Z profesorem rozważaliśmy kilka możliwości, tym bardziej, że miałem w repertuarze wcześniej przed konkursem pierwszą część koncertu Demona Rachmaninowa i koncertu C-moll drugiego Rachmaninowa również. Natomiast przygotowując się do konkursu, szukaliśmy różnych możliwości i stwierdziliśmy wspólnie, że ta rapsodia jest utworem wyjątkowym i że pod w zasadzie przygotowania do konkursu jest utworem idealnym. Jest utworem nie za krótkim, nie za długim, przy tym szalenie różnorodnym. Można pokazać się z wielu różnych stron i w sumie spontanicznie taką decyzję podjęliśmy i potem już się tego trzymaliśmy i ten utwór przygotowaliśmy. Uważam, że to była świetna decyzja. Czy twój dzisiejszy bardzo oryginalny strój jest podkreśleniem twojej indywidualności, czy nie spodziewałeś się pierwszego miejsca? Uczciwie. Szczerze mówiąc, w ogóle myślałem, że wyniki będą później, więc troszeczkę przyjechałem tu spóźniony i na ostatni moment i w nieadekwatnym stroju. A z drugiej strony, po pierwsze, nie dobieram stroju po to, żeby podkreślić moją indywidualność, tylko ubieram tak, jak mi się podoba. I tyle. Tak to po prostu wygląda. Odnośnie tego, co się komu podoba, to jurorom najbardziej podobało się twoje wykonania dzieł Szymanowskiego. Ja wiem, o które dzieła chodzi. Czy ty domyślasz się, albo tak jak patrzysz na swoje wykonania z poprzednich etapów, o które dzieło może chodzić, albo które tobie najbardziej się podobało w twoim wykonaniu Szymanowskiego? Ja jestem absolutnie nieobiektywny, jeśli chodzi o moje występy. W tym sensie, że przede wszystkim wykonawca raczej dostrzega słabe strony swoich występów niż te mocne. To, co wyszło dobrze, jest w zasadzie uznawane za normalne, a nie za jakieś dobre. Także domyślam się, wiem, że w różnych mediach chwalone Szeherazadę i Tantrysa, czyli maski Opus 34, z czego jestem tym bardziej zadowolony i dumny, że to były utwory, które robiłem troszeczkę na szybko i to były świeże dość dzieła. Ale jeśli chodzi o mnie, o moje odczucia, to uważam, że taki najbardziej spontaniczny, pewny i świadomy sposób wykonałem jednak wariację Opus 3 Szymanowskiego. Być może dlatego, że jest to utwór, który gram już od co najmniej kilku lat i czuję się w tym bardzo swobodnie, więc te wrażenia moje i słuchaczy mogą być bardzo różne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, także nie wiem, co jurorzy docenili, ale tak czy owak jest mi bardzo miło. Okej, okay. I ostatnie, bardzo krótkie. Ingolf Wunder, żeby się odprężyć, czy pomiędzy ważnymi koncertami, popisami, gra w PlayStation? Co ty robisz w czasie wolnym od ćwiczeń? A też lubię PlayStation bardzo, szczególnie FIFA. Jestem fanem FIFA, przy tym bardzo lubię oglądać filmy, seriale. Jestem absolutnym serialo i filmomaniakiem i również z wielką przyjemnością sięgam do literatury, jak również zajmuję się hobbystycznie muzyką rozrywkową i różnymi projektami na tym polu. Także mam szczelnie wypełniony czas wolny również.